zrobić liczby na kostce Rubika od 0 do 9. Najpierw wybierz cietło oraz kolor napisu. Zacznijmy po kolei. Liczba 0. I tutaj tak samo. Łączymy. Zero. Teraz jeden. Cofamy. Teraz jeden. Robimy po prostu jeden łatwy ruch. Przechodzimy do dwójki. Na tej kostce już robimy inaczej. Tak jak w zero. Mamy 2. Przejście z dwójki na trójkę jest najłatwiejsze, bo wystarczy tylko obrócić kostkę 180 stopni. Tak samo. Znaczy, podobnie jest z czwórką. Tylko w tej kostce już trzeba zmienić. Wystarczy oczywiście zrobić taką kreskę. Mamy 4. Teraz 5. Również wystarczy tylko obrócić. No i 6. Wszystko jest bardzo łatwe. Wystarczy tylko obracać. Tutaj natomiast należy ułożyć kostkę. Oraz zrobić kropkę, czyli zwykły wzorek. Tylko tutaj musi być czerwony kolor. I mamy 6. Siedem oczywiście również jest bardzo łatwy. Bo wystarczy zrobić tylko oczywiście kreskę. I obrócić górną kostkę. 8. W 8 można zrobić obydwa wzorki z kropkami, jednak by na środku nie był gruby pasek,
Zrobimy to inaczej. Na górnej kostce należy zrobić wzór tak jak na dolnej kostce podczas na przykład trójki, czyli taki wzorek. Dopiero w dolnej kostce robimy czerwoną kropkę i mamy. Teraz czas na dziewiątkę. Zmieniamy tylko oczywiście jedynie tą kostkę, czyli robimy ten wzorek jak zawsze. Stawiamy. Mamy 9. Jeśli poradnik Wam się podobał, proszę zostawić łapkę w górę, skomentować i zasubskrybować kanał oraz, oraz dołączyć do Discorda oraz dołączyć do grupy na Facebooku oraz na Twitterze, na Reddicie, dołączyć jeszcze na TikToku, też obejrzeć TikToka, Instagrama i odwiedzić stronę internetową z koszulkami r.com. I jeszcze cześć. No dobra. Jeśli jeszcze tu jesteście, nauczę was. No tak naprawdę to. No wydaje mi się, że ten film będzie dłuższy niż mi się wydaje, bo nauczyłem was tak naprawdę robić po kolei, a jak chcecie od razu zrobić jakąś liczbę, nie musicie jej robić po kolei od 1 do, od 0 do 9, tylko wystarczy od razu zrobić. Więc jak zrobić taką liczbę? To ja załatwię. Powinniście już to ogarnąć, ale mogę pomóc i... Dobra, 0 już pokazywałem na początku. 1 też pokazywałem na początku. To jest bardzo łatwe. Pamiętajcie, że na początku trzeba wybrać oczywiście kolor. No tym razem zrobiłem na odwrót, ale może tak być. Kolor tła i kolor liczby. By się odróżniało. No i tak wygląda jedynka. Dwójka. No dwójkę się robi po prostu tak, że robicie coś takiego. I tutaj tak samo. Czyli robicie tak, 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 tak. I to łączycie. O, zapomniałem mu. No tak, po prostu robicie jejku. Problem. Tak. No. I tak wygląda dwójka. Dobra, nie mogę. Kostka się zacięła. Bo będę musiał ją układać na nowo. A raczej tak.
No to widzimy się po cięciu. A po cięciu... no, na czym skończyliśmy? Aha, na trójce. No, czyli po prostu robimy takie ruchy. Tak, tak, tak. I tak wygląda trójka. No dobrze. I teraz osobna czwórka. Jak mamy to robić osobno, no to musimy to jakby obowiązkowo ułożyć tą kostkę. No dobrze. Teraz piątka. Nie, czwórka. Dobra. No to czwórkę układamy tak. Tak wygląda. Chyba na wideo w ogóle tego nie pokazywałem. Dobra. No czyli to jest górne. To tak ma wyglądać. A tutaj po prostu robimy kreskę. No jest takiej kreski. Robimy coś takiego. Co tu się stało? O! No i to jest czwórka. Teraz jak zwykle sobie układamy. I teraz piątka będzie. No to tak. Może teraz zacznijmy od dolnej. Tak naprawdę ruchy są podobne, te, które się robi. Można je na pamięć zapamiętać. O tak. Jak u nas dwójka. Piątka jest odwrócona. Jejku, taka mała. Tak, to jest... No. Piątka. A szóstka to wygląda tak. Szóstkę oczywiście... Robimy czerwoną kropkę na zielonym tle. Czyli na odwrót, zielone kółko na czerwonym tle. A tutaj robimy już nam bardzo znany znak. Czyli... Taki znak, to? Aha! To? Wiecie, jaki już mi znak chodzi? O ten znak. To wystarczy to dobrze skleić. Już mamy to gotowe. Nie, no to potrzeba jakąś większą podstawę. Jakoś, bo to przecież w ogóle jest za niskie. Dobra, niech będzie tak. Nie no, świetnie, teraz za wysoko. Nie, o. Idealnie. Tak, i tu jest szóstka. Teraz siódemka. Oczywiście... Robimy, układamy i tutaj również układamy.
Siódemka. Tak wygląda siódemka. I ósemka. Tak wygląda ósemka. No i nareszcie ostatnia dziewiątka. Już będzie koniec filmu. Nareszcie, jejku. Aha, to było. Oczywiście ten zwykły znak. I ten sam znak. No takie same znaki, tylko obrócone. Czyli nie tak, tylko po prostu tak. Oczywiście jeszcze trzeba to ułożyć. I to byłoby to na tyle. No. Cześć. W ogóle się nie przywitałem, więc teraz się przywitam. Cześć, witajcie w moim filmie z kostki Rubika. No i pa.